Witam Was serdecznie w takim szybkim odcinku, w którym będą dwie rzeczy, ale za to konkretne. Pierwszą to będzie przegląd ro Rocket Passa, a drugą to będzie chyba pierwszy na tym kanale giveaway. Będzie to giveaway właśnie na Rocket Passa, tudzież po prostu 10 kluczy. Eee, no bo ponieważ to jest to samo, inaczej to się nie da komuś kupić, a za 10 kluczyków można właśnie pozyskać Rocket Passa. No, więc sobie na. Ja będę po prostu przeglądał to i w trakcie opowiem, na czym będzie polegał właśnie giveaway, co będzie trzeba zrobić. Eee, no i tak sobie tutaj będę właśnie leciał po. A już sobie kupmy premium za 10 kluczy, właśnie. Eee, nie wiem, co to za różnica, ale dajmy, że najstarsze klucze. Chociaż nie wiem, co to za różnica. Jeżeli ktoś wie, to niech to znać. No więc jak wygracie w Giveaway, to też będziecie sobie mogli kupić bez żadnych problemów e, Rocket Passa. No więc na samym początku chciałbym powiedzieć, że to pierwsze autko wygląda dziwnie na tym pierwszym levelu. Tam widziałem zdjęcia, że na ostatnim, czy tam jakimś takim będzie naprawdę fajne, ale na pierwszym levelu wygląda dziwnie. Albo dobra, najpierw się skupmy na giveawayu. No więc ta edycja pod tym odcinkiem. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? No więc oczywiście to standardowe jak przy wszystkich giveawayach. Trzeba napisać po prostu komentarz, zostawić łapkę. To będzie, jeżeli zostawicie łapkę, to zrobię również drugi giveaway tym razem na 100 osób na Discordzie, na którego również zapraszam. Kolejną sprawą jest zostawienie subskrypcji, co również będę sprawdzał. No łapek się niby nie da sprawdzić Ale to w zależności od ilości W sensie nie da się sprawdzić kto je dawał Ale w zależności od ilości łapek Wiadomo Zrobimy wtedy Discorda, Discordowy giveaway I również ta edycja Będzie się różniła tym od, od następnej Że będzie po prostu Wyłącznie na PS4 Bo ponieważ gram na PS4 No i ciężko mi by było dać klucze Komuś z innej platformy ale następna edycja to, co by była na Discordzie, jeżeli będzie, to będzie po prostu, jeżeli z innej platformy ktoś wygra. To kupię PaySafeCarda i prześlę PaySafeCarda o wartości takiej. No, pomiędzy to, co. Wszy... No, po takiej wartości, po jakiej można kupić klucze, to będzie oscylowało coś wokół z tego, co tam patrzyłem, 20-25 zł. Nie wiem, jak też PaySafeCardy, w jakiej odległości można kupić. No, i chyba to tyle z zasad powiedziałem z tego, co trzeba zrobić do wygrania. Także mam nadzieję, że się przyjmą giveaway na kanale, to jest taki próbny. A ja już przechodzę do przeglądania Rocket Passa. No, tak mówię, że to jest taki próbny giveaway, no bo w sumie to ze swojej kieszeni zabieram sobie klucze, zabieram sobie potencjalnie jakieś oponki. A mam nadzieję, że albo się przynajmniej jedna osoba ucieszy, albo jakieś tam poruszenie będzie. Tak sobie polecę to. O, Drift King, w miarę ciekawy tytuł, i tak go nie będę używał, <laughs> co to jest? To jest ślad spod opon. Ej, co to jest? Rally Trucks, ej Rally Trucks, to są, jeżeli to będzie, nie wiem jak to będzie wyglądało w gierce, czy się będzie ruszało czy nie, ale wygląda to bardzo ciekawie, na pewno bardzo fajny ślad spod opon. Pierwsza rzecz, co mi się podoba, ponieważ jest zupełnie inny od innych. Kuka, no w tym kolorze tragiczne. To coś i tego nie używam. Antenek. Malowanie do oktana. Killer Griller. No, takie nie wiem. Na pierwsze rzut oka nie będę używał. To coś. Blip, blip. Ale fajnie, że dajemy przynajmniej do najpopularniejszego autka. itemki. Mam tutaj Boost. To. O, i pierwsza eksplozja. Ej, to jest. Bardzo podobny do tego co było w ostatniej skrzynce, i to tyle kosztowała, A tutaj to daję za Friko i będzie to można w różnych kolorach trafić. Ciekawy jestem, jak się zachowa cena, właśnie tamtego z karnetu. Itemka. Kluczyk. Aha, i generalnie nie powiedziałem, bo oczywiście w nagrodę będę dawał klucze, za które nie musicie kupić karnetu. Ale jeżeli wiecie, że wbijecie tam jakiś wyższy level, to naprawdę polecam, bo raz, że się wam wszystkie klucze zwrócą, to jeszcze będziecie mieli pełno różnych itemków. O, tutaj taka flaga, nawet ciekawa jeżeli, no, no nawet ciekawa, nie używam flag, ale wygląda ciekawie. O kurde, teraz gram bez słuchawek, to Ciężko mi będzie ocenić dźwięki. To coś, nie wiem jak można zmieniać kolory, wygląda ok. Okej, okay. to malowanie, Kolejne malowanie, takie jakieś średnie. Ona no do minusa coś, ale też średnie. O, to będzie za bardzo po oczach waliło, tak sobie nie jestem zbytnio... E, trochę subiektywnie oceniam oczywiście, no ale czego tutaj oczekiwać to coś nie wiem, nie będzie za fajne raczej. Kwiatki to może dla jakiejś mężatki czy coś. E, opony. O, w miarę ciekawe opony, ale one są w darmowym karnecie. Takie Ala Dieci, e, nie Ala Dieci, tylko Ala cristiano, tylko takie inne. Nie wiem, może, można je poużywać dla urozmaicenia. Co to jest? Banner, ale taki średni. O, lepsze autko. Ale to jeszcze nie to, to dalej jest takie mocno przeciętne, z tyłu wygląda jak jakiś syf największy, z przodu git, nie wiem jak to skomentować, kółka białe mogą być ciekawe czy tam w jakimś kolorze co wam pasują, ciekawe czy jakie żółte są, czy takie bardziej złotawe czy mniej, to średnie, tego nigdy nie lubię, ale to tak wygląda, o to jest fajny kolor ma złotawy, a i tak tego nie będę używał. Ej, czemu to jest limonkowe? U mnie pokazuje na ekranie, że to jest limonkowe na zdjęciu, a tutaj to jest jakieś bardziej barenciana czy coś takiego. Oczywiście są też deskryptory, które pomijam i takie procesowe rzeczy. Co to jest? Ej, prawdę mówiąc, najciekawsze malowanie moim zdaniem na Octana, bo takie inne. No, tutaj się domyślam, jaki jest dźwięk, bo tak jak mówię, bez słuchawek cisnę. Mm, tutaj dziwne coś. To coś, nie wiem, co to jest. No paski do tego autka to też takie przeciwne. Tutaj tytuł oczywiście widzicie, ale ja title nie używam. To też takie średnie. O, opony. O, kolejne w miarę ciekawe opony. Dziwne, że w tym darmowym karnecie... To znaczy nie wiem jak tam dla was, ale ja lubię takie bardzo zwykłe opony, które nawet w prawdziwości można zobaczyć w jakichś tam skrajnych sytuacjach. No powiedział człowiek co używa ząby, ale takie generalnie lubię. O, tutaj bardzo ładny... Ładna obramówka, jednak była bardzo podobna, więc nie wiem jak się za to zabrać. Kolejny tytuł, tutaj malowanie takie se. Nie wiem, nie będę go używał raczej. O, i to jest właśnie to, co z, ludzie zgadywali, że będzie w związku z terenówką, czyli wybuch błota. E, tak, chmura. Chmura kurzu po prostu. I wygląda to w miarę ciekawie. Nie tak fajnie może jak PUF, ale jest to jakaś alternatywa. O, ruchomy baner, Ten to jest już coraz ciekawszy. No tutaj taki dywan, to nikt tego nie będzie używał. To, to takie też nijakie. X Ekt... o. Nie, no to jest bardzo fajne. Taki kameleonowate. Ej, to jest naprawdę bardzo fajne. 46 poziom, ale to jest naprawdę bardzo ładne. I będzie pewnie tanie do pozyskania. No i możecie, jak ktoś dużo gra, to szybko to będzie miał. Ale to mi się podoba. Może... Ciekawe, jakie można kolory z tym porobić. Ale to jest naprawdę fajne. Mam nadzieję, że wy ty, wy, że wysłyszycie ten dźwięk z gry, bo nie sprawdziłem w sumie. Pie, e, dwie minuty temu, dwie minuty przed zaczęciem nagrywania się pojawił karnet no i zacząłem nagrywać. Nie, nie posprawdzę. Oj kurde, jakie ciekawe opony! O kurde. I mega ciekawe. Czemu w darmowym karnecie są najlepsze opony, których nie będzie potem pejnut. Ale to są jakieś mega ciekawe. Jeszcze takie dwukolorowe. Nie no, naprawdę super są. Mi się podobają, nie wiem jak tam wam, ale... Dla mnie mega. A te na przykład są dużo gorsze moim zdaniem. To tutaj taki animowane samoloty. A to też takie są. O! Ulepszone ślady, które moim zdaniem również są bardzo fajne. Nie wiem, ja tego będę używał prawdopodobnie tak prawdę mówiąc, bo nie będzie rozpraszało i będzie w miarę fajnie wyglądało. A to tutaj znowu jakieś dziwactwa, których nie będę używał co to jest? O, niby fajnie wygląda, ale kto używa antenki? Pewnie znajdzie się w komentarzach milion osób, które używają, ale nie wiadomo to, co to, to jest. Jakieś takie hydropaint. Niby ok, Może przy jakiś kolorach będzie lepszy, na, na tych kolorach mi się nie podoba. O! Te opony są w miarę ciekawe. Pewnie będą po oczach waliły, ale są naprawdę ciekawe. I jeszcze jest ciekawe, jak będą wyglądały te specjalne edycje, bo przecież to się będzie różniło. I znowu, boost zasłaniający wszystko, jakieś dzicie. Dobra. O! Czemu to są niemiecka? to jest? Niemiecka! Chciałem powiedzieć, że bardzo ładne, ale wtedy by mnie tutaj wlady jak to wygląda zwinczował. Co to za kolory? Nie, no. Generalnie bardzo fajne, jeżeli można zmieniać O kurde I to też jest ciekawe, taki Dissolver, tylko że inny Co chyba coraz ciekawsze rzeczy W sensie nie wiem jak to będzie na dłuższą metę, ale wydaje się być bardzo fajne Jeszcze to pamiętajmy, że painted może być O i coś takiego, to z paladinem A to takie coś to było też z oktanem i tak dalej, więc Z paladinem myślę, że nie będzie miał brania, oponki Ciekawe, ale nie wiem, czy będę używał. Okej. Okay. O, tylko dwie wersje są tego. A, bo to też. To może wyglądać bardzo fajnie na tej mapie z kamienia. Nie pamiętam, jak się nazywałem, ale na tamtych mapach może to naprawdę fajnie wyglądać. I takie opony. Ale zauważyłem, że w tym sezonie. O, jest ten outcall już najfajniejsze że w tym sezonie polecieli na to, żeby zrobić jakieś zróżnicowane itemki, a nie na przykład jeden intemek w pięciu wersjach, co było w sumie uciążliwe. Ciekawe czy można to malowanie z tego zjechać, ale to wygląda naprawdę... Czemu to tak odstaje? są dobre, to są jakieś ledy, uznajmy. To autko już wygląda fajnie, z tyłu jakoś też zaprogramowało japońskie napisy, pewnie nie japońskie, ale tak sobie powiedziałem. Z przodu wygląda bardzo ciekawie, nie wiem jak będzie w grze wyglądała, ale się prezentuje całkiem fajnie. Eee, no i to chyba będzie na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy w przyszłym sezonie też robić coś takiego czy też to robić w połączeniu z giveawayem. Jeżeli dotrwaliście do tej minuty odcinka, napiszcie w komentarzu eee, napiszcie w komentarzu 4 cyferkę 4, to będę wiedziała, że dotrwaliście. I was wpiszę wtedy razy dwa w tym wylosowaniu do giveaway'a, które się odbędzie za tydzień, bo też tego nie wspomniałem. Równo za tydzień, czyli może za tydzień jeden dzień będzie na kanale, bo ja to tak lubię opóźniać. No i również dodajcie swoje nicki z PS4 właśnie w komentarzu, to będę wiedział kogo zaprosić. To może tak, wiecie, zaproszę go nawet szybciej przed tym. Chyba, ja że nie dotrwał do tego momentu, no to trudno. <laughs> to nie będzie nagrody odebranej. Okej, okay, no to w każdym razie co? Mmm... Wiecie co, założę jeszcze na szybko auto, żeby zobaczyć jak w grze wygląda. O, dobra, bo nie sprawdziłem jak się nazywa i trochę go szukałem. A w każdym razie też pododawali, bo tego nie wspomniałem, takie ładne estetyczne kolorki. Żeby nie można było już skamować, to dodali podpisy co jest w jakim kolorze. Co też jest ciekawe. Ja odpalam na szybką rękę. No i już w międzyczasie się z wami żegnam powoli. Eee, no, to by było chyba tyle w tym odcinku. Jeszcze tylko niech wczyta. Mamy nasze autko. No dobra, wygląda mega dziwnie. Jak jakiś. Z tyłu, co mi to przypominało? Jest jakiś taki samochód, nie pamiętam marki. Strasznie to, że też boost ma. No, nie wiem, nagram jakiś odcinek z tym outkiem prawdopodobnie. Może, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. A może będzie dobre do gry, właśnie. Żeby powiedzieć, jak się nim gra. A teraz to tyle. Ewa,